10 ciekawostek o Wolverine. Wolverine to fikcyjna postać znana z różnych serii komiksowych wydawanych przez Marvela. Wolverine po raz pierwszy pojawił się w 1974 roku. Był wtedy wrogiem Hulka. Tamtejszy Wolverine wyglądał zupełnie inaczej niż ten, którego znamy dziś. Po pierwsze, nosił bardzo charakterystyczny kostium, a po drugie, szpony nie stanowiły części jego ciała, ale były zaledwie dodatkiem do kostiumu. Twórcą tego brutalnego Wolverina ze szponami wysuwającymi się z rąk jest Frank Miller, autor takich hitów jak Sin City czy 300 Spartan. To on również wymyślił slogan postaci: jestem najlepszy w tym, co robię, lecz to, co robię, nie jest bardzo miłe. Pochodzenie i symbol. Wolverine jest pochodzącym z Kanady mutantem, którego cechuje zdolność szybkiej regeneracji, ale to zapewne wszyscy wiecie. Z komiksu Origin z 2001 roku dowiadujemy się, że Wolverine jest nieślubnym dzieckiem konserwatora zieleni i żony bogatego właściciela plantacji w XIX-wiecznej Kanadzie. Ostatecznie ucieka on, aby zaszyć się w lesie i żyć z wilkami. Wolverine miał być typowym, twardym, prawicowym antybohaterem, który będzie takim symbolem kultury popularnej, co miało odnosić się do antyrządowych nastrojów przeciwko wojnie w Wietnamie i afery Watergate. No z tym twardym, nielubianym antybohaterem to chyba nie bardzo im wyszło. Przejdźmy może do tematu filmu Logan. Twórcy za wszelką cenę chcieli, aby Logan był świetnym filmem, ponieważ aktorzy i filmowcy nie byli zadowoleni z X-Men Geneza Wolverine. Owszem, film okazał się świetny. Na tyle świetny, że na przykład Jerry Seinfeld, bliski przyjaciel Hugh Jackmana, po pokazie przedpremierowym był pod takim wielkim wrażeniem, że przekonywał aktora do tego, żeby to był jego ostatni film z cyklu X-Menów. Nie tylko Hugh Jackman miał taką propozycję, na przykład dla Patricka Stewarta to również jest ostatni film, w którym wciela się w profesora Xaviera. Jak w przypadku Jackmana, aktor był tak zachwycony pokazem filmu, że postanowił zakończyć karierę X-Mena na najwyższym poziomie. We got ourselves an X-Men fan. Maybe a quarter of it happened. Come on. Not okay. Koordynator kaskaderów David Leitch określił Hugh Jackmana jako jednego z najsprawniejszych aktorów. Jest niemal tak dobry jak kaskaderzy, stwierdził. Nie bez powodu wspominam tutaj o Davidu Leitchu, gdyż jest on postacią bardzo ważną dla przemysłu filmowego. To właśnie on opracował styl walki Johna Wicka, następnie zrobił takie filmy jak John Wick 2, Atomic Blonde, Deadpool 2 czy Hobbs and Shaw. Wracając do tematu Davida Leitcha i przygotowań do filmów, Hugh Jackman, wcielając się w rolę Wolverina, szkolił się pod okiem kaskaderów i specjalistów od japońskich sztuk walki. Jak sam mówi, jeśli wydaje się wam, że trening na siłowni to niezły wycisk, nawet nie próbujcie sztuk walki. Francis Audi, scenograf, odwiedził Japonię kilkakrotnie, przygotowując się do realizacji filmu Wolverine Geneza. Kilka największych scenografii wybudowano w studiu wytwórni Fox w Australii. Tam właśnie powstała Yashida, zamknięty teren, na którym znajduje się tajne laboratorium. Jednakże największym wyzwaniem dla scenografa było stworzenie lodowej wioski. Pomysł swój wzorował na górskich wioskach, które zwiedził w japońskim Nagano. W filmie tym wrogiem Wolverina jest srebrny samuraj. Jego kostium projektowano aż 5 miesięcy, składa się z 600 części, każda opracowywana z osobna. Oglądając film można mieć wrażenie, że to efekt komputerowy, ale jak mówi Andy, my naprawdę zbudowaliśmy robota wysokiego na 4 metry. Can't be undone. Nope.
Dla Wolverina uszyto ponad 100 strojów, chociaż bohatera widzimy w zaledwie kilku. Dlaczego? Ponieważ Hugh Jackman w zależności od nagrywanej sceny potrzebował różnych kostiumów, odpowiednio skonstruowanych, posiadających dziury po kulach, w odpowiednich miejscach itp. Aktualnie obserwujemy bardzo dużą popularność filmów o superbohaterach. Niektóre decydują się na drogę bardzo poważnych filmów, inne chcą być brutalnymi filmami, a jeszcze inne, i te niestety stanowią większość, są po prostu papką dla dzieci. Hugh Jackman bardzo obawiał się, że film Logan będzie właśnie takim filmem niepoważnym dla dzieci, więc zgodził się na znaczącą redukcję gaży, aby film mógł być bardziej brutalny i przez to wprowadzony do kin z ograniczeniem R, czyli od 17 lat, w Polsce od 18. This is what life looks like. Problemów kostiumowych ciąg dalszy. W komiksach Wolverine ma 160 cm wzrostu, więc aktorzy na planie filmów o Wolverine musieli grać w specjalnych wysokich butach, gdyż Hugh Jackman ma blisko 190 cm wzrostu. Teraz sobie wyobraźcie, jak to wyglądało na planie. Taki Hugh Jackman, który normalnie ma 1,90 m najmniejszy i wszyscy tacy ponad 2-metrowi chodzą dookoła niego. Zabawnie. Wspominałem, że pierwotnie szpony były częścią kostiumu. Jest to prawda, jednakże historia o powstaniu Wolverina jest dużo dłuższa. Otóż to nie naukowcy z Weapon X wszczepili Wolverinowi te pazury, oni je pokryli tylko adamantium. Logan sam z siebie posiada kościane pazury. I faktycznie, początkowe koncepty mówiły o tym, że broń ta jest częścią rękawic Wolverina, wchodzących w skład charakterystycznego stroju. Pomysł ten porzucono z tego względu, że twórcy uznali, że skoro pazury były częścią ekwipunku, to każdy mógłby być Wolverinem, musiałby tylko posiadać ten specjalny kostium. I jak próbowano wytłumaczyć owe pazury, na przykład Wolverine miał być prawdziwym rosomakiem, który pod wpływem działania pewnych sił mocno wyewoluował i stał się czymś, co przypomina człowieka. Taki, wiecie, żółw ninja w wersji rosomak, nie wiem, rosomak ninja na przykład. Początki postaci miały być analogiczne, ale później porzucono ten pomysł. Ciekawe, czy jadłby pizzę tak swoją drogą. Reżyser Logana James Mangold oświadczył, że akcja filmu osadzona jest w 2029 roku, żeby uniknąć konfliktu z ramą czasową filmu X-Men – Przeszłość, która nadejdzie. Jego głównym celem było jednak stworzenie historii niepowiązanej z żadną inną historią uniwersum o mutantach. Mangold przy pomocy niewielkiej ilości CGI oraz green screenów chciał również, aby jego dzieło było bardziej ludzkie. Wielu uważa, że ogólnie film Logan nie jest kontynuacją losów Wolverina, ale jedynie taką alternatywną wersją, alternatywnym zakończeniem całej historii. A na koniec jeszcze taki mały smaczek. Plakat listy Schindlera i plakat Logana. I hurt myself today. To see the stain. She's like you. Of time. Very much like you. The feeling I am still right here. Myself. I would. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć. You still have time.